Cześć. Słyszeliście o takim trendzie jak nanturing? W tym momencie obiega on media społecznościowe i jest jednym z takich topowych trendów. Jeśli go nie znacie, a może znacie i jesteście ciekawi mojej wersji tego makijażu, to zapraszam do oglądania. Rozwijając troszeczkę ten trend, polega on na tym, że odchodzimy od takiego standardowego konturowania, które znamy, a przechodzimy do konturowania światłem. Sprawiamy, żeby nasza twarz była bardziej 3D dzięki produktom rozświetlającym. Więcej też opowiem Wam w trakcie nakładania produktów makijażowych, a w tym momencie przejdziemy do pielęgnacji, która też według mnie idealnie wpasowuje się w ten trend. Tutaj z pomocą przychodzi nam marka Ole Henriksen. Jest to marka, która w swoim asortymencie ma produkty rozświetlające, które już za pomocą pielęgnacji zaczynają nadawać naszej twarzy trójwymiarowości. I tutaj przechodzę właśnie do aplikacji kremu na okolice oka. Jest to krem, który zawiera w sobie puder bananowy, dzięki czemu już będę miała pierwsze odbicie światła, a moje delikatne bądź też mocne sińce pod oczami zostaną natychmiast rozświetlone. Aplikuję go na samym początku w wewnętrznej części i rozklepuję do zewnętrznej. Kolejnym z produktów jest krem. I tutaj chcę Wam zaznaczyć, że ja mam tą wersję double, czyli tą bardziej gęstą, a moja skóra jest mieszana i w kierunku do tłustej, więc teoretycznie ta żelowa powinna mi bardziej odpowiadać. Natomiast w tym wypadku konsystencja budyniowa idealnie rozpuszcza się pod ciepłem naszych dłoni, zamienia się w wodę i naprawdę daje niesamowity komfort na naszej skórze. Krem zawiera też witaminę C, przez co budujemy efekt rozświetlenia i mocnego nawilżenia skóry. Tak jak wspomniałam, ta pielęgnacja jest idealną bazą do nanturingu. Już możecie zobaczyć pierwsze rozświetlenie na mojej skórze, którą dają te produkty, ale ja na tym nie poprzestanę i pokażę Wam też dwie nowości, jakie teraz weszły do sprzedaży. Są to produkty od marki Vita Liberata i są to kremy rozświetlające, które możemy używać wielofunkcyjnie. Możemy używać je na wybrane partie twarzy, ale i również na całą. Jak możecie zobaczyć, ten złoty odcień wspaniale odbija światło i to właśnie ten będę nakładała na moją skórę, z racji też tego, że jest ona naczynkowa, zaróżowiona, więc wszystkimi różowymi tonami będę podbijała po prostu ten ton, którego nie chcę. Dodatkowo wszystkie produkty, te produkty są organiczne. Możemy je też nakładać na dekolt i ciało w celu właśnie dodatkowego rozświetlenia. Produkt ma niesamowicie lekką konsystencję i przepięknie rozprowadza się na skórze, dlatego też idealnie posłuży mi się jako baza pod podkład, który nałożę, a to też będzie podkład bardziej pielęgnacyjny, nie jest to standardowy podkład też, który ja używam, czyli taki mocno kryjący. Będzie to podkład marki Eisenberg, czyli podkład o bardzo naturalnym wykończeniu, ale też dodatkowo zawierają olejek ze słodkich migdałów, dzięki czemu będę miała też troszeczkę przedłużenie mojej pielęgnacji i poczucie komfortu przez cały dzień. Produkt na samym początku będę rozprowadzała dłońmi, ponieważ właśnie przez fakt, że zawiera olejek ze słodkich migdałów, idealnie wprasuje mi się w skórę po rozgrzaniu go opuszkami palców. I jak wcześniej wspomniałam, nie zależy mi wcale na bardzo mocnym kryciu, dlatego też lekkie zaczerwienienia bądź przebarwienia mogą mi przebijać, a ewentualnie mogę przykryć je korektorem. Makijaż twarzy mam już wykonany i są bardzo delikatne, dlatego też w tym momencie będę rozświetlała okolice pod oczami, a następnie przejdziemy do produktów pudrowych. Jak już Wam wcześniej wspomniałam, czym jest nanturing, chodzi tutaj głównie o rozświetlanie twarzy za pomocą różnych produktów. Tutaj
Można powiedzieć, że tak na dobrą sprawę bohaterem będzie paletka od Hourglass. Jest to paletka wielofunkcyjna, ponieważ tutaj mamy trzy odcienie, którym ja idealnie wymodeluję sobie policzek. Natomiast warto zaznaczyć, że to nie będzie zwykłe konturowanie skóry, ponieważ w tym momencie odchodzimy od wszystkich produktów typowo brązujących, tych chłodnych bronzerów i pozostajemy w czymś bardziej świeżym, czyli w rozświetlaczach. Dla mnie jest to też trochę takie poczucie świeżości, ponieważ w czasach Instagrama na dobrą sprawę jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania bardzo mocnych makijaży, a tutaj wręcz odwracamy ten trend i wszystkie mocne produkty odkładamy na bok, a my tak na dobrą sprawę chwytamy za te podkreślające naszą urodę, ale nie ją zmieniającą. Zacznę sobie od tego ciemniejszego odcienia brązu i zaaplikuję go tam, gdzie naturalnie złapałoby mnie słońce, gdybym się opalała. Nie będzie to typowo kość policzkowa, czyli jakby miejsce, w którym docelowo się konturujemy, tylko troszeczkę wyżej, czyli na dobrą sprawę szczyt jej. Nakładanie bronzera też powyżej daje nam taki efekt liftingu, ponieważ podnosi nam naszą twarz, a nie jak kontur właśnie ją bardziej wyszczupla, tylko tutaj mamy efekt tego podniesionego policzka. Zmiksuję ze sobą te dwa odcienia i naniosę ją na całą twarz jako przypudrowanie podkładu. Paletka nie ma w sobie żadnego matowego odcienia, dlatego też moja twarz zyska niesamowitą trójwymiarowość, a dodatkowo te produkty sprawiają, że na dobrą sprawę ona jest bardzo mocno wygładzona i mam wrażenie, jakby to był taki Photoshop dla naszej skóry. Ten sam miks produktów nakładam również pod okolice oka. A następnie moim rozświetlaczem będzie kolejny puder rozświetlający marki Hourglass. Tym razem jest on po prostu troszeczkę mocniejszy. Nakładam mocniejszy rozświetlacz powyżej właśnie mojej kości policzkowej, żeby ją dodatkowo unieść i przy okazji osiągnąć właśnie ten cudowny efekt rozświetlenia, który mam wrażenie wszyscy kochamy. Zaaplikuję go sobie też na miejsca, które lubią łapać światło i dodatkowo wzmocnią mi efekt blasku na skórze. Jak możecie zobaczyć, rozświetlacz na mojej skórze nie wygląda za bardzo też nachalnie. Nie jest to taki blask, wiecie, do kosmosu, który zazwyczaj gdzieś tam używamy przy mocnych makijażach. Jest to raczej coś zdecydowanie bardziej dziennego i naturalnego. Teraz myślę, że przejdziemy sobie do makijażu oka. I tutaj wykorzystam jednego z ulubieńców ostatniego odcinka, którego dziewczyny robiły z przeglądem nowości. Od tamtego momentu został ze mną i używam go właśnie do takich dziennych, szybkich makijaży. Kredka ma taką właściwość, że szybko zastyga, dlatego zaraz po nałożeniu na dobrą sprawę muszę ją rozcierać, by uniknąć plam, a efekt był bardziej rozdymiony. Używam do tego syntetycznego pędzelka, jest mi po prostu łatwiej. Produkt ma też delikatną drobinkę w sobie, dzięki czemu idealnie będzie mi się komponował z rozświetloną twarzą. Kolejnym produktem, który został ze mną po tamtym przeglądzie, jest maskara. I powiem Wam, że jest to dla mnie chyba odkrycie tego roku, ponieważ od tamtego momentu nie rozstaję się z nią na krok. Uważam, że szczoteczka jest idealna, formuła jest idealna i ja nie mam co więcej mówić, sami sobie ocencie po efekcie. Zerknijcie na efekt. Ja chyba nie muszę za dużo mówić, że jest on na pewno spektakularny. Powiem Wam, że z tego Nanturingu robi nam się niesamowicie piękny i dzienny makijaż, który przede wszystkim możemy zrobić w szybki sposób. A więc myślę, że idealnie się sprawdzi dla każdej z Was na co dzień. Kolejny etap to brwi. Do takiego makijażu na pewno postawię na coś delikatnego, lekkiego i będę pracowała z cieniami oraz z woskami, żeby uzyskać efekt takich pierzastych brwi, które również są teraz bardzo mocno w trendach. Zaczynam od nałożenia wosku i unoszę moje brewki ku górze. Od razu możecie zobaczyć, że moje włoski i moje brwi robią się zdecydowanie bardziej gęste i na dobrą sprawę będę musiała mniej z nimi robić. Teraz chwycę za najchłodniejszy odcień z palety i będę uzupełniać.
moje brwi. Robię to w bardzo delikatny sposób, żeby właśnie nie nadać ciężkości temu makijażowi brwiami, ale utrzymać go w takiej właśnie delikatnej i naturalnej formie. Brwi mamy za sobą, to teraz przechodzimy do ust. I tutaj mamy kolejną nowość. Nowość od marki Fenty Beauty i jest to balsam. Balsam o takim przepięknym, lekko brudno-różowym odcieniu. Ma bardzo gęstą formułę, bym powiedziała, że jest półtransparentny. No i zobaczymy, jak komfort na ustach, ale najpierw użyję konturówki i delikatnie je obrysuję. Konturówka to na dobrą sprawę mój klasyk, czyli odcień 40 od Sephora. Produkt ma naprawdę fajną konsystencję. No i co jeszcze za tym idzie? Piękny kolor i mam wrażenie, że będzie bardzo komfortowy w ciągu dnia do noszenia, a przede wszystkim nawilżający. Wiecie co, myślę, że dodam jeszcze odrobinę rozświetlacza na dekolt z racji tego, że mam go troszeczkę odsłoniętego, by idealnie też współgra z twarzą. I tutaj użyję tego samego, którego używałam jako bazy pod podkład. Jak widzicie, efekt nie jest bardzo mocny, raczej tylko lekko odbija światło, więc tym bardziej idealnie pasuje do mojego makijażu. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba ten trend, czy macie ochotę go przetestować, a ja chcę zaznaczyć jedną rzecz, że mimo tego, że nie używam standardowego bronzera, moja twarz zyskała na tyle trójwymiarowości i na tyle odbija światło, że nawet nie czuję tej potrzeby, a przy okazji wygląda ona bardzo zdrowo i świeżo. A jeśli znacie już tę technikę i ten trend i macie jakieś sprawdzone produkty, których używacie, tak jak ja właśnie te pudry od marki Hourglass, dajcie mi znać w komentarzach, ja chętnie zobaczę. A tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku.